Lublinie w roku szkolnym 2012-2013. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego prowadzi. Proszę o zabranie głosu dyrektor gimnazjum nr 16 im. Dyrektora Szopena, pani Kowalewa. Zapraszam. Prezesa Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, pana Dariusza Winiarczyka. Brawa. No cóż, już wszystkich pani dyrektor przywitała, także ja tylko się dołączę do tych serdecznych jeszcze powitań wszystkich przybyłych gości. I również chciałbym na ręce pani dyrektor serdeczne podziękowanie przekazać, że zechciała pani pełnić rolę gospodarza dzisiejszego spotkania, gdzie będziemy mogli wręczyć nagrody za współzawodnictwo w roku szkolnym 2012-2013 we wszystkich trzech poziomach, czyli w igrzyskach, w gimnazjadzie oraz w licealiadzie. Thank you.
sportowego w kategorii dziewcząt. W kategorii dziewcząt brało udział 35 szkół podstawowych. To jest miejsce dyplomowe. Zapraszam nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29. Piąte miejsce, Szkoła Podstawowa nr 28. Zapraszam. Czwarte miejsce, Szkoła Podstawowa nr 30. Zapraszam. Poproszę pana dyrektora Kupa o odkrycie pomarów. I zapraszamy szkołę podstawową nr 51, która zajęła 235 punktów w kategorii dziewcząt. Pani dyrektor, zapraszam. Proszę bardzo. Pani dyrektor, zresztą. Tygodnie. Mam nadzieję, że pani dyrektor też poczeka, żeby to wyróżnienie otrzymać. Najlepsza szkoła w ramach zawodnictwa.
miejsca pucharowe. Mamy 2 trzecie miejsca, Lekseko, gimnazjum numer 10, 250 punktów. I poproszę panią Zbigniewa Bartkiwa o pomoc naprawcza uwagi. Trzecie miejsce, gimnazjum numer 24. Drugie miejsce, gimnazjum numer 16, 264.
gimnazjum nad Gminie 271 i ale i w ramach gimnazjady, i w ramach licealiady startowały również prywatne licea i gimnazja. Między innymi Paderewski, między innymi Batory, między innymi Królowa Jadwiga. No i zaczniemy od szóstego miejsca. W kategorii dziewcząt szóste miejsce zajęło czwarte liceum ogólnokształcące z wynikiem 210,5 punkta. Piąte miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych z wynikiem 211 punktów. Czwarte miejsce 23 Liceum Ogólnokształcące z wynikiem 221 punktów. I miejsce trzecie. Trzecie liceum ogólnokształcące. 242,5 punktów. Zapraszamy. Do wręczenia pucharu prosiłbym pana Jakuba Kosowskiego i pana Juliusza Szenior. Pani Małgorzata Frejowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Pani Elżbieta Sękowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1. Pan Krzysztof Szulej, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. I pan Jacek Misiuk, dyrektor Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. No i tak jak wcześniej, szkoła to przede wszystkim nauczyciele, więc szczególne podziękowania. Pan Marek Wyciński, nauczyciel wychowania fizycznego 19 Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Zapasza. Pan Mariusz Nałęcki, nauczyciel wychowania fizycznego Zespół Szkół Komunikacyjnych. Pan Piotr Chodun, Zespół Szkół nr 1. I did, and now when the sun, there's nothing to say. You've got
i pan Jacek Misiuk, dyrektor Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. No i tak jak wcześniej, szkoła to przede wszystkim nauczyciele, więc szczególne podziękowania. Pan Marek Wyciński, nauczyciel wychowania fizycznego w 19 Liceum Ogólnokształcącym w Gminie Zapasza. Pan Mariusz Nałęcki, nauczyciel wychowania fizycznego Zespół Szkół Komunikacyjnych. Pan Piotr Chodny, Zespół Szkół nr 1. Piotr Zostań, chyba że jest to Robert Podlecki. Robert Podlecki, Zespół Szkół nr 1. I pani Anna Amilkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego Zespół Szkół nr 5 i pan Marcin Zaczewski. Dziękujemy bardzo. Tyle o tym wszystkim. Bardzo dziękujemy za podsumowanie rywalizacji szkół odpowiedzialnych. I jeszcze pan prezes, prosimy o zabranie. Dwa podsumowania. Chciałbym przeczytać list od pana kuratora oświaty, który niestety nie mógł być z nami, ale zostawił nam tutaj list. Szanowny pan prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Dariusz Winiarczyk oraz szanowni goście. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego miasta Lublin za rok szkolny 2012-2013. Się do odniesienia wielu zwycięstw na arenach sportowych. Gratulacje kieruję do zwycięzców. Niech zdobyte laury będą nagrodą za codzienną, wytężoną pracę. Trenerom składam życzenia, by ze swego pedagogicznego działania czerpali wiele radości, satysfakcji i chęci do dalszej pracy z młodzieżą. Wierzę, że każdemu wysiłkowi sportowego będą towarzyszyły szczytne ideały prawdy, dobra i piękna. Jednocześnie życzę panu dalszych sukcesów w rozwijaniu umiejętności sportowych młodzieży oraz wielu satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. Z poważaniem, kurator oświaty w Lublinie, pan Krzysztof Babisz. Dziękujemy bardzo. Dobiegła końca dzisiejsza uroczystość, ta część oficjalna podsumowania. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor za organizację, podjęcie tutaj roli gospodarza i wszystkim przybyłym gościom, dyrektorom, nauczycielom, autorom tych sukcesów. Dziękuję bardzo. Uważam, że sportowy rok szkolny 2012-2013 zakończony. Dziękujemy pięknie. My już też zbliżamy się do końca naszej uroczystości. Chcielibyśmy się z Państwem pożegnać piosenką, którą zaprezentuje nasza uczennica. Dla szkoły 2012-2013 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczególne słowa uznania. Codziennie wierzę w niezłość, codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie lubię, bo dalej dał mi strzelić wie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mać, mać, mać.
Proszę Państwa, ja jeszcze tylko wstąpię króciutko. Chciałam Państwu powiedzieć, że nasze obiekty sportowe są rzeczywiście bardzo wyjątkowe, szczególnie jeżeli chodzi o te na zewnątrz, czyli pełnowymiarowy basen oczywiście też, ale stadion i oczywiście do różnego typu boiska, w tym mini boisko, ale w tej chwili już rozpoczęła się nowa inwestycja sportowa, dlatego utrudniony jest dojazd do naszej szkoły właśnie tutaj z tyłu za salą gimnastyczną i za basenem. I ta nowa inwestycja sportowa zostanie oddana w następnym roku, więc mam nadzieję, że będzie jakaś skromna uroczystość. Myślę, że w takich wyjątkowych warunkach do rozwoju sportu no, możemy się wykazać jakimiś wynikami i za to też władzą serdecznie dziękuję. A teraz już zakończyła się nasza część oficjalna. Wszystkich zapraszam na poczęstunek. No i chciałam powiedzieć, że to jest obecność obowiązkowa. Bo gdyby Państwo nie poszli, to by nam było bardzo przykro, a szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego i sponsorom też byłoby bardzo przykro, no bo przecież w nocy nauczyciele piekli ciasto, to też by było bardzo przykro, dlatego go proszę udać się teraz do stołówki szkolnej, do jadalni na skromny poczęstunek. Jeszcze raz.